Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek Speedrun 3.0. Gram na 10 minut i komentuję swoje ruchy. Aktualny ranking to 2265, więc no, zbliżamy się do rankingu 2300. Już z takimi zawodnikami się mierzymy, także dobrze. Dobrze, jest z kim pograć i te partie na pewno są na już wyższym poziomie. Czekamy na przeciwnika. Celem jest zrobienie rankingu 2400, co będzie niezwykle trudne. Niestety dużo osób tutaj na tym poziomie cheatuje. O, mamy polskiego zawodnika. Bardzo dobrze. Szybko zerknę, czy ktoś tutaj się ujawni. No niestety nikt się nie ujawnia, ale fajnie. Jest D4, jest skoczek, jest posunięcie C4, G6. Prawdopodobnie będzie królewsko-indyjska albo D5 Greenfeld. Królewsko-indyjska na szachownicy, bardzo dobrze. Goniec E2, roszada. Wyprowadzimy sobie skoczka na F3. Oczywiście ja mogę zagrać teraz goniec G5, grając system Averbacha, ale zagram skoczek F3. To jest tylko takie przestawienie ruchów, nie ma to większego znaczenia. Teraz zagramy goniec na E3, żeby trzymać centrum. Przeciwnik prawdopodobnie wybije. O! Albo zagra skoczek C6, co jest teoretycznie naturalne, ale ten ruch jest zły, dlatego że gram D5 i skoczek na D2 i jeszcze nie mam zrobionej roszady. To jest taki fajny myk, który warto wykorzystać. Przeciwnik oczywiście będzie chciał grać sobie posunięcie F5, ma do tego prawo. Myślę, że teraz trzeba zagrać coś w stylu hetman C2, tak mi się wydaje. Po tym posunięciu gramy F3. Nie robimy krótkiej roszady, tylko będę chciał iść w długą, a jak przeciwnik przepcha F4, to w ogóle jest jeszcze lepiej. No właśnie, chodzi o to, że ja nie mam roszady zrobionej i nie muszę jej robić. Teraz pytanie, czy zagrać G4, czy w ogóle olać tą sytuację na tym skrzydle? Raczej to zrobię i będę grał na drugim skrzydle, B4, C5, trzeba chyba w tę stronę pójść mocno. Może w ogóle król zostanie w centrum, nie będę musiał się tym przejmować. Od razu idę pionkiem na C5 i od razu wskakuję skoczkiem na C4, uderzając punkt D6. Bez dwóch zdań, tak trzeba zrobić. Oczywiście przeciwnik wybiera typowy plan, żeby zagrać G4. Mogę H3, dostanę tak. To się będzie trzymało, ja mogę nawet zrobić sobie krótką roszadę. Zagramy H3, żeby nie było nie G4. Oczywiście będzie ruch H5 za chwilę, albo już. O, albo G6, to też jest ciekawe. Nie powiem, że nie, ale ja tutaj nie muszę reagować. Teraz się tak zastanawiam, czy ja mam zrobić teraz roszadę. Nie, wieża C1. Będziemy próbować grać na tym skrzydle. Gońce sobie fajnie w tę stronę patrzą, więc będę próbował. Oczywiście H5 trzeba brać pod uwagę. Przeciwnik gra szybko. Tutaj na pewno mogę czuć się bardzo komfortowo w tej sytuacji. Do gry jeszcze w tej sytuacji może wejść skoczek na B5 w pewnym momencie. Oczywiście też zobaczcie, że figury czarnych wiecznie też tam stać nie mogą. Teraz trzeba jakoś to umiejętnie ugryźć, bo jak zagram tak, on mi zagra tak. Mogę zbić, potem zbić tu. Dobra, na skrzydle hetmańskim trzeba grać A4. Spróbujemy jeszcze mocniej. Nie mówię, że A5, ale A4 na pewno troszeczkę tutaj pomoże w rozprzestrzenianiu ataku na hetmańskim skrzydle. No z reguły tak to musi wyglądać. Dobra, tutaj bijemy. No i teraz tak. Czy tutaj grać, czy czekać na taki ruch z jego strony? Aha, ja w ogóle mogę chyba zbić tutaj. Ale pionek zostanie słaby. Tego chyba nie chcemy. Taki ruch mi się bardzo narzuca. On może trochę sparaliżować zapędy przeciwnika. Zagramy goniec H4. Z tej strony będziemy sobie zerkać. Oczywiście tutaj może nastąpić bicie do samego końca i te pionki nie będą miały żadnego znaczenia. Po drugie, jeszcze skoczek ładnie atakuje pionka E5. Tak myślałem, że taki ruch zostanie zagrany, dlatego król D2 mam przeszykowane, bo on będzie chciał mi związać tutaj. Właśnie, król D2 zagramy. Król D2 od razu zagramy, żeby była komunikacja jednej i drugiej wieży. Oczywiście takie ruchy typu C6 mogą następować, bo tu jest rentgen, ale myślę, że tak intuicyjnie patrząc, nie jest to w ogóle groźne. Dokładnie, on zagrał tutaj, więc tu, też ok. To się wszystko tutaj zgadza. Zbijamy na D6.
On wybił tutaj. Ja mogę w zasadzie też tak zagrać. On zbije. Pytanie, co dalej, ale chwila. Taki ruch też jest ciekawy. On zbije mi z szachem. Ja zbiję. Chodzi o to właśnie, że tu jest ten szach. Taki również ruch jest ciekawy. On zbije z szachem, tak. Bardzo ostro wtedy to by wyglądało. Za bardzo nie chce mi się... Ale chwila, jak to mi się nie chce liczyć? Trzeba to liczyć. Bicie tutaj, bo jeszcze goniec spogląda. Bicie tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, ryzyk fizyk, bijemy tak. Najpierw z tej strony uderzymy skoczka, tutaj jest bicie, bicie hetmanem, tu spoglądamy na słabego pionka, więc się dobierzemy z tej strony. Tak, bicie gońcem, no i teraz tak, jak zbiję tutaj na przykład, będę miał opcję taką, on mi weźmie tak, ja tym skoczkiem na c6, on hetmanem, w sumie na f6, nic za bardzo nie uzyskam, więc będę musiał chyba wybić tu i wybić tu, tak po ludzku, co? Myślę, że tak. Znaczy, bo tak, aha, bo on może wybić wieżą, ale nie, wieżą nie wybije, bo ja kopnę tutaj i tam będą opcje matowe, raczej wybiję hetmanem. No i teraz jak wybiję tutaj, tutaj, w pionkach wszystko będzie porówno, kopnie tego, jakaś wieża C2 będzie dobra. Nie no, ja myślę, że tutaj trzeba zagrać po prostu na materiał i na przestrzeń w pozycji. Oczywiście może nastąpić szach, ja sobie wrócę, będę chciał to wymienić, a te pionki będą już... zasięgu. Oczywiście nie przejmuję się też pozycją króla, bo nawet po zagraniu takim ja mam spokojne wieża C2 i bronię tutaj wszystkiego. Poza tym mogę wymienić również hetmany. Tu pionek wisi. Oceniam tę pozycję oczywiście jako lepszą białych, zdecydowanie. A pewne rzeczy się czuję. Mam nadzieję, że też tutaj się nie będę mylił w tym wypadku. Przeciwnik wymienił, czyli poszedł na uproszczenia w pożądalu. Jakiś skoczek tu. Ja myślę, że po prostu wieża C2, żeby nie było takich nieprzyjemnych szachów. Oczywiście szach może nastąpić na D4, ale to już jest mniej przyjemny szach, bo zawsze mam taki ruch jak goniec D3, chociaż goniec A6. Zawsze też mam król C3. No właśnie, i on tutaj będzie musiał zwiewać. Teraz tak, tutaj nastąpi szach, tak się teraz zastanawiam, myślę, że tak zagramy, bo jak wieża pójdzie tędy i będzie chciała mi atakować pionka, mam goniec F1, po prostu nastawiam się na słaby punkt przeciwnika, teraz chyba chwilunia, może w ogóle tak zagrać, bo on nie będzie miał wyjścia, będzie musiał ruszyć tu, ja zagram tu. Tak zróbmy. Wygląda to mega dziwnie, ale to się wszystko trzyma. Wieża musi zagrać tak. To są forsowne posunięcia. Zagram tutaj i wieża zagra na A7. Dokładnie. Tego pionka w zasadzie nie mogę na razie ruszyć. Mogę zagrać wyczekująco. Ja zrobię taki ruch wyczekujący. Goniec F1. Niech tu się pilnuje. Nie ma takich pokus w postaci goniec na H3. No i teraz tak, trzeba będzie coś w tym stylu zagrać. Zagrać może tak. Zrobiłem to świadomie dosyć szybko, bo i tak moja pozycja jest dobra. Naciskam mu na słaby punkt C7. No i teraz będę musiał wykorzystać też te pionki. On nie ma tutaj za bardzo chyba dobrych ruchów. A, chwilunia, tutaj będzie opcja bicia albo szacha. Tutaj? No nie mogę tutaj. Tak. Czy ewentualnie tak. On da szacha, ja ucieknę. Dobra, skoczkiem zagram na D3, nie wpuszczę go na C5. Grożę biciem, znaczy nie teraz nie grożę, bo będzie szach i stracę figurę, ale zagram sobie za chwilę król B2, a grożę biciem na F4, to jest też ważne.
że jest kolejna groźba. Nawet już mi przychodzi do głowy coś takiego, że jak zagra skoczkiem na c5, jak ja zbiję tutaj. No dobra, ale nie zagrał. Król b2, uciekam sobie ładnie na czarne pole. Grożę wzięciem tutaj pionka. No i teraz wieża f7, coś takiego chyba mi świta. Z jego strony. No w sumie pomyślę, czy nie zagrać tak, ale nie, na goniec f5 się rozbryka. Można też spokojnie, może wieża a1, żeby związać przeciwnika. Jest to też jakiś pomysł, ale będzie mniejszy nacisk na punkt c7. W każdym razie, ja czuję tutaj kontrolę w tej partii. Może wieża c3, wyczekujący ruch. Bo teraz pytanie, gdzie on może ruszyć? Aha, on może tak na przykład zagrać. No nie będzie to za bardzo przyjemne. Zastanawiam się jeszcze nad biciem. On musi wybić, bo tu jest też atak na gońca. Tak, tak. Mam dużo pionków wolnych. Goniec. Skoczek jest w zasadzie ograniczony. Goniec za bardzo chyba nie może ruszyć, czy może? Zagram sobie tak. Aha, bo skoczek będzie mógł wrócić. Bardzo kuszące. Nie no, zagramy skoczek e5 najpierw. Zagramy gońcem na b5 może. I będę sobie spokojnie tutaj wegetował. Czyli odbieram troszeczkę pól przeciwnikowi. On po prostu nie ma dobrych ruchów. D6 jest możliwe. No przecież. D6 jest możliwe. Mogłem już to zagrać, ale to nie ucieka chyba, bo co, goniec tu nie może, bo zbijam pionka. Nie ma żadnych odsłon w postaci bicia z szachem, bo król już stoi na B2. No właśnie, D6. On wtedy co? D6, no. Co? D6, on tutaj. Tutaj, no tak, jesteś mój, no. D6, mam bicie z szachem jak coś, więc tu nie tracę niczego na E5. A jeszcze D7 grozi w ogóle. C5, no i właśnie chyba D7 to jest to posunięcie, które trzeba wykonać. Bicie. Aha, to jeszcze nie będzie takie proste w sumie. A może to wzmocnić grając taki ruch? Czy tą wieżę? Czy to ma jakieś znaczenie? Czy tą? Jak się teraz zastanawiam. Nie, może lepiej tą, bo zawsze po takim ruchu król będzie blisko, tutaj mógł sobie ładnie uciec albo tędy, jak tam wieża będzie chciała zagrać, chociaż to nie przejdzie, ale wieża D1 myślę, tak, bo teraz grozi po prostu taki ruch. Okej, nie muszę oddawać pionka, teraz pytanie, czy tym... Nie no, goniec musi tu pilnować, skoczkiem trzeba wybić i posunięcie E5 i E6. Aha, król F7. A król F7 nie może, bo zbijam wieżę. Tak, ja świadomie nie zbiłem teraz jeszcze wieży, bo nie chciałem po prostu tracić takiego dobrego gońca. No tak, wzmacniamy punkt D6 i teraz ruch E6 będzie groził. Czy wieżą na G6 zagram? Też można. Tak i tak już grozi. A, no to już się wystraszyłem, że coś tracę, no ale tu nic nie tracę. To tylko można zyskać. Jak król, to tu i wybicie, i pionek idzie. No koniec gry, bo jeszcze mogę sobie pionka wziąć. Tutaj chcę wejść. Tu. Nie, zbijemy pionka, żeby mieć takie zagranie. Oczywiście wieżą może zagrać tutaj. Nic mu to nie da. Nie no, królem podchodzimy. Jak król E7, to wtedy goniec na C4. Bronimy. Tam na E2 nie może ruszyć. No tak, no szacha może dać oczywiście. Taka opcja, wieża F7. No też oczywiście mogę oddać wieżę i pionka za wieżę, no to też będzie ok, no ale tu już wieża F7 jest raczej decydująca.
T7, oczywiście on pójdzie tak. No to zagram gońcem i tutaj już grozi wzięcie hetmana. Mogę też szach, ale zaraz jakiegoś. No tutaj to zbijemy. Tak jeszcze trzeba się rozglądać czasem, czy nie ma żadnych patów. Tutaj damy szacha. Kolejnego. I mat na B2. Bardzo miło się grało. Bardzo chętnie zagram rewanż z przeciwnikiem. E4 niech będzie ruch E5. Skoczek F3, skoczek C6. Ok, no to partia czterech skoczków, tak? A3. Ok, ja tutaj nie zwracam uwagi na debiut, gram swoje, goniec E7. Możemy oczywiście przejść do końcówki, gram D6. Jak przepchanie, to wracamy na B8. Tutaj oczywiście skoczek przejdzie przez D7. Roszada, mi się pozycja bardzo podoba, w ogóle mogę przez C6 spróbować fajnie grać i te centrum atakować, to wybicie będzie jak najbardziej ok, podchodzimy troszeczkę pod królewsko-indyjskie schematy, wybijemy i myślę, że po prostu skoczek D7 z opcją skoczek C5 albo skoczek B6. Ok. Pytanie, czy teraz tak nie mogę zagrać, on będzie musiał wrócić, mogę zagrać, otwieram gońca, on może zbić, dla mnie to będzie też bardzo korzystne, jak najbardziej, jeżeli, aha, bo tu będzie groziło bicie, dobra, zagramy sobie H6 w takim razie, aha, goniec E2 może zagrać, albo goniec F1, bo wtedy będzie bronił tu pionka, ale to wtedy ja sobie wyprowadzę, co? Bardzo chętnie. Nie wiem, tutaj nic nie widzę, co on mógł tutaj w tej sytuacji dobrego uzyskać. Tutaj to on tu, wiadomo, że nie mogę bić tego pionka. No goniec D7, po prostu. I wprowadzenie chyba wieży na C8, tylko zastanawiam się, chyba wieżą z A na C8 trzeba zagrać. Tak, tak, nie ma co tutaj za dużo kombinować, ta wieża z F8 się może przydać i na E8. Może się przydać do tego, żeby zagrać posunięcie F5. Wydaje mi się, że mój przeciwnik nie uzyskał nic dobrego po debiucie. Mi została para gońców. Bardzo przyjemna gra. Czasami trzeba uważać na taki ruch jak skoczek D4, bo no akurat teraz nie może to być, bo jest hetman, ale jakby tylko pionek mógł go zbić, to nie bardzo, bo hetman, wieża mi zbija na E7, więc wieża E8 może być dobrym zabezpieczeniem w pewnym momencie. Myślę, że tutaj skoczek H5, skoczek F4. F5. Bardzo dużo jest dobrych możliwości, ale jedną z nich na pewno będzie zagranie wieżą na C8, żeby grozić wzięciem pionka, ewentualnie grając na związanie. Tutaj przypominam, że pionek jest też do wzięcia w pewnym momencie. Goniec na C4, ok, on będzie tutaj chciał grać. Dobra, wieża C8, goniec B3. Goniec będzie tutaj pasywnie bronił. No dobra, jak mamy takie opcje, to teraz tak się zastanawiam, wieża E8, wieża E8, żeby nie było skoczka D4. Wieża E8 się przyda tutaj bardzo, można sobie też przerzucić gońca przez F8, G6, goniec G7, to też jest bardzo ciekawe, bardzo proste. Uważam, że to jest też dobre. No cóż, według mnie przeciwnik no nie pograł tutaj jakoś rewelacyjnie. Goniec F8 to jest taki ruch, który się bardzo często przydaje. Profilaktyka z wyczekaniem, tak bym to ujął, a prostym planem G6 i goniec G7. Mamy na to czas, oczywiście nie muszę też tak grać, mogę zagrać skoczek H5, zaplanować i próbować jechać pionkami. Może to być już nieco zobowiązujące, ale też fajnie mieć skoczka na F4 w sumie. W tym układzie tak zagrał skoczkiem na H2 po prostu. No dobra, jak zagram tu, on zagra tu, ja tak, okej, gramy. Myślę, że okej. No G3 to spotka się z opcją bicia. Skoczek tutaj, odpędzi mi hetmana. Jak ja zbiję, on zbije, to ja jakoś odejdę.
pionek więcej chyba. Aczkolwiek G3 nie można też zagrać, bo jest bicie na H3 również. No, G4 to w ogóle by było straszne zagranie ze strony białych. Ok, skoczek na E3, on będzie tutaj tak się rozpychał. Myślę, że ruch F5 może być ciekawy. No bo też mogę tym skoczkiem wrócić na F6 i mieć już pionki w centrum. Z drugiej strony też skoczek F4 może, no, można spróbować, ale mam w zanadrzu zawsze taki ruch. Jest ruch G3, ok. Zastanawiam się, czy tak nie wyczekać. Wyczekamy, wzmocnimy. Goniec broni. Tak, ja wiem, że troszkę odsłoniłem sobie tutaj króla. Ale goniec G7, wszystko działa. Jest to charakter obrony królewsko-indyjskiej, co mi bardzo odpowiada. Bardziej może obronę pirca. No ciekawy jestem, jak przeciwnik reaguje, bo on tutaj w ogóle nie ma nic dobrego do gry. Jedyne co, to taki plan jak skoczek E3, skoczek C4, ale zawsze mam hetman C7 i aha, bicie na E5 jest niebezpieczne, bo potem jest motyw z D6 i król ma problem, ale zawsze królem mogę zdążyć odejść na H7 raczej. Zagramy tak. On F3. Dziwnie. Król H7. Zejdziemy tutaj z rentgenów wszystkich. Po prostu mam czas na takie ruchy w ogóle bardzo spokojne, więc sobie go wykorzystam. Zastanawiam się nad A5, A4. Nie wiem, czy to ma sens teraz. Teraz może mieć sens. Gramy A5, A4. Bardzo szybko, dynamicznie. On będzie tak chciał, pewnie. Dlatego skoczek E2 było z planem, żeby tu skoczek nie wleciał. Dobra. Teraz pytanie, czy tutaj... Czy ja chcę wymiany hetmanów? Nie wiem. Nie chcę chyba. Jedno jest pewne. Pozycja jest bardzo dobra. Może tak. A może hetman C5. Wzmocnijmy sobie tutaj akcję. Wyczekajmy gościa. Może B6. Skoczek będzie chciał wędrować pewnie tutaj. No, konkrety by się przydały, żeby zagrać coś w mojej pozycji. No, na pewno by się przydały. Dobra, hetman B4. Bo jak on tutaj, to ja po prostu chyba go plasnę. On mi tu. Może wyglądać to dobrze w sumie. Bo też na pionka B2 będę mógł się nastawić czasami. Jak tutaj będą wymiany, to pionek B4 będzie w tym pomagał, żeby on nie zagrał C3. Tak, już takie daleko wiodące moje plany, takie niuanse bym tak to rzekł i bym to ujął. No właśnie, bo jak mnie zbije, ja zbiję i co wtedy? Może to być dobre w sumie. Może to być dobre. Tak zagramy, żeby goniec miał też opcję wejścia na D8, jak coś. Wymiana hetmanów mile widziana. On nie ma czarnopolaka. Mamy dużo czasu. On jak zagra G4, to skoczek G7. Wszystko działa. Ok. Wymiana. Spoko. Jakieś F4 będzie musiał podważać. Aha. Skoczek chce tutaj wejść. Taki ruch by wypadało zagrać. Tak zrobimy.
Bo już widzę, że coś takiego, że po wybiciu, wybiciu, jak on zagra wieżą tam, zagram na skoczka, on odejdzie i tam goniec D2. Robią się już takie ciekawe rzeczy. Mam nadzieję, że dla mnie ciekawe. Już nie chciałem tego ruchu B5, ale muszę zagrać, no bo tu muszę pilnować pola C4. Jeszcze w ogóle mam dobre opcje. On przepchał w ogóle tego pionka. Super. To nastawiamy się na tego pionka w takim razie. Co on chce? Aha, tutaj wejdzie. To masz E4. Nie wejdziesz tam, drogi przyjacielu, a jeszcze spoglądam na tego. Termin nie ucieknie. E4 trzeba zagrać. Bicie, bicie. No jak wezmę tego, to też będę miał już rekompę. Aha, tędy chcesz. No ale chyba nie możesz. Biję. Jak zbijesz, to mam taki ruch. Co on tak szybko gra? Aha, taka mała rekompa za to, co? Bo mogę też tak bezpiecznie sobie zagrać. To też jest niezły pomysł. Nie, tam bierzemy, to uwierzę. Teraz chyba muszę wziąć skoczka, tu wziąć pionka. No tak trzeba zrobić. Nie ma się co szczypać. Cyk, cyk. Okej. Tutaj atak. Chyba tak. Aha, widełki. Chwila, chwila. Bo teraz tak, mój skoczek musi pograć. Chyba tu trzeba. No, jakbym skoczkiem stanął tak, to w ogóle było świetnie, ale mało. Aha, tutaj grozi. Moment. Dobra, gram tak. No, taki szach groził bardzo niebezpieczny, ojej. On może zbić. Nie zawahał się tego zrobić nawet. No i ten pionek mi poleci. Kurczę, jednak dałem mu trochę pograć. Znaczy, przegranej nie mam, tylko właśnie, żeby to. A właśnie, tutaj mi leci. Wieży nie mam na E8, nie bronię tego pionka, to jest problem. Tak. On mi tu. Nie weźmie tego, będę miał pionka więcej, ale to już blisko remisu, bardzo blisko remisu. No tak. Nie jest to łatwe. Dobra, muszę tak zagrać. Jak on mnie zbije, ja będę musiał zbić tego pionka. Będę miał pionka więcej. W realizacji to może być trudne, ale lepiej mieć tutaj dwa. Skoczkę jak przerzucę i wstawię go na dobre miejsce, to będzie jakaś gra. I podrzucę potem króla, więc muszę w ten sposób grać. Ok, no bronić pionka trzeba, potem tu. On królem powinien podchodzić. Aha, też mogłem tak? Nie, nie mogłem, bo dobra, tutaj. Pytanie, czy tak zagrać? Myślę, że tak. Tak też w sumie mogę, to jest ciekawe. Tu skoczek będzie miał dobrą opcję. Tak, jeżeli on tu, to ja wrócę. Wracam. Już mam dobrą placówkę na F5. Właśnie nie muszę tego wybijać, to jest dobre. Ale no, on dobrze gra, bo. Znaczy, generalnie dobrze sobie tu rozkminia to wszystko. Tutaj pionek, dobra, muszę bronić.
Bardzo dobrze to sobie wszystko rozkminia, bo ustawia pionki na czarnych polach. Teraz jak tak, to nie może kopnąć tak w pewnym momencie, ale tu wtedy... Nie, dobrze, skoczek F5. Po prostu moja figura musi grać aktywnie. Ja na razie muszę bronić pionki, nie mam wyjścia. Na szczęście on nie może podważyć też, nie może podważyć ataku też na pionka D6 i na pionka B5. Więc to na spokojnie. Tak, skoczek F5 Krzysztof gra. Tutaj jest opcja ataku. Dobra, zastanawiam się, czy teraz taki ruch nie jest dobry. Może to być dobry ruch, ale dostanę coś takiego. Może w ogóle tak. Czy zbić? Chyba zbić jednak, trzeba podejść królem. Nie ma co wydziwiać, bo końcówka wieżowa może być też ciekawa. Aha, tutaj będziesz chciał mnie atakować. No kumam, kumam. Kumam cię, drogi przyjacielu. Tak, no dobra, chyba muszę tak, nie mogę na siódemkę go wpuścić. Królak bym przerzucił tutaj. Byłoby dobrze. Ha, bo on może zagrać tak i potem gońcem. Jeszcze raz, jak on zagra tak. Tutaj, to tu. To mi się nie podoba. Jeszcze inaczej zagrał. Aha, tutaj bardzo nieprzyjemny ruch. Ok. Skoczek E7. Chyba się dobrze bronię po tym posunięciu. Tu nie może. D5 jakieś będzie. Aha. Źle pograłem. No dobra, zdaje się trochę na los. Znaczy się cały czas z kontrolą, żeby nie przegrać oczywiście. Może dać szacha, odpędzi mi króla, ale taki ruch raczej. Zyskał tempo, tak, tak. On łapie jakąś tutaj inicjatywę. No muszę tak, dokładnie. Chyba w ogóle wieża E7 teraz. Tak, wieża E7. Bo jak on tutaj, to tam jakiś ruch będę miał. Albo jakieś już opcje w ogóle szachowania przeciwnika. Tu. Remisu nie będzie, dobra, bronię. Znaczy, patrzę, czy jest wieczny szach. Nie ma wiecznego szacha. Tak, bo on tędy przejdę. A jak mi da szacha tutaj, to ja z powrotem i nie ma tego wiecznego szacha. Właśnie. Ale tutaj będzie. Czy w ogóle tak? Nie, no tak nie mogę. Muszę wrócić. Jak on zagra tak, to ja mam chyba taki ruch. Obrona z atakiem. Tak? No i znowu może dać szacha, ucieknę tutaj. Teraz to już bardzo dobrze działa. Oczywiście gram trochę szybko, bo to już presja czasu jest ważna. Okej, okay, uciekamy sobie tędy. Dobra. Biorę pionka. Wszystko gra. Chyba tak. Niczego nie podstawić, a tu jeszcze będzie opcja wzięcia pionka. Tędy, żeby się trzymać blisko. Szacha trzeba dać. Zbić tego. Tu już widzę wieżówkę, że wygrywam jak coś. No to już wieżówkę wygrywam. Tego mogę nawet oddać.
Mamy to. 2,284. Dziękuję bardzo, mój drogi przeciwniku z Polski. Słuchajcie, no myślę, że te partie były całkiem niezłe. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnych odcinkach Speedruna 3.0.